istniejecie i jesteście, jak was nazwano lub same się nazwałyście, rewolucyjną kobiecą formacją folkową. I ta rewolucja właśnie jest i w nazwie, i w waszej grze folkowej muzyce etnicznej. I też w jakiejś naszej filozofii, która gdzieś tam w dużej mierze zazębia się z taką feministyczną filozofią. Ale też i ekologiczną, i jakby wynika ona tak naprawdę gdzieś tam z chęci wyrażenia siebie i mówienia głośno o tym, co gdzieś nam w środku gra, o tym, co jest dla nas ważne, o sprawach, które są w naszym życiu na co dzień istotne. Stąd jest to, co jest w naszych tekstach. Często mogą się to wydawać rzeczy trudne, niezbyt komfortowe, ale to jest właśnie coś, co chcemy robić, prowokować innych widzów, słuchaczy do tego, żeby... Do myślenia. Tak, do myślenia, do dyskusji, do tego, żeby nie zakopywać pod dywan różne rzeczy, które i tak wyjdą prędzej czy później. No właśnie, co jest ważne, nie walczycie tylko o siebie samą i o świat kobiecy, ale także o Puszczę Białowieską i piosenka jedna była protest songiem, dziś usłyszeliśmy. Czyli angażujecie się także prospołecznie przeciwko różnym niegodziwościom, które dzieją się na świecie, między innymi w Polsce. Jak najbardziej, oczywiście. Jak najbardziej. I czy są jakieś skutki tego wszystkiego pozytywne? Ja powiem tak, dla mnie fajnym skutkiem naszej działalności jest to, że dużo ludzi się dowiaduje o problemach, ponieważ na nasze koncerty przychodzi część ludzi świadomych i zorientowanych w tych kwestiach, ale przychodzi też dużo ludzi przypadkowych, czasami, albo czasami po prostu lubiących muzykę folk, gdzieś tam o nas słyszeli, ale jakby bardziej w temat, jeśli chodzi o Puszczę, na pewno nie wniknęli. I przy okazji nasz koncert ma taką funkcję edukacyjną w tym momencie. Wy się na to też szykujcie, żnięcie lasu zablokujcie, żnięcie lasu zablokujcie. Wy się na to też szykujcie, żnięcie lasu zablokujcie, żnięcie lasu zablokujcie. Może jakiś procent z tej widowni rzeczywiście przyjdzie do domu, sprawdzi, poczyta, poszuka. Dowie się. Tak. I będzie śledzić. Tak naprawdę pojedzie, koni ci. Tak naprawdę ważne jest to też, żeby śledzić te streamingi, które są bezpośrednio z blokad, dlatego że one tak naprawdę chronią tych ludzi, którzy to robią tak naprawdę, bo... Którzy blokują, tak? Bo ci ludzie, którzy blokują harwestery, są tak naprawdę narażeni na agresję ze strony Straży Leśnej, na agresję ze strony policji. Przepraszam bardzo, to mówię, chociaż policjanci naprawdę są bardzo ostrożni, gorzej się zachowuje Straż Leśna. Sama tam byłam, także wiem, o czym mówię. I generalnie ten streaming, który jest pokazywany w internecie na profilu Obóz dla Puszczy, jest też jakimś też wentylem bezpieczeństwa, ale też pokazuje skalę, jak wielkie zainteresowanie społeczne jest tym tematem, ponieważ po kilku minutach wrzucenia tego streamingu on ma kilka tysięcy wejść. Więc naprawdę to jest ważny temat i nie tylko dla nas, ale widać też dla wielu osób, które tam zaglądają. W naszej kulturze i to tylko świadczy o tym, że problemy, które są problemami ludzkimi, tutaj przemoc, domowa, istnieją zawsze. Pochylała się żona na męża, się na pieniążki poszła do księdza. Yeah.
kilka tysięcy wejść, a jak pani śpiewa, 200 drzew. Tak. Już nie śpiewa, ale o co pani mówiła. Tak, jeśli chodzi o wycinkę, którą jest w stanie, której jest w stanie dokonać jeden harwester, to jest 200 drzew dziennie. To jest tyle, co ekipa pilarzy robi w miesiąc. W tej chwili w Puszczy pracuje 5 harwesterów. Słyszeliśmy o tym, że są plany, żeby sprowadzić kolejne. Rząd polski nie zgadza się, nie przyjmuje do wiadomości decyzji UNESCO, co jest dla mnie w ogóle zaskakujące i jest dla mnie w ogóle jakimś absurdem totalnym, że naprawdę pogrążamy się w takim absurdzie, że naprawdę ignorujemy opinie naukowców z całego świata. Kraje zewnętrzne zwracają nam uwagę na problemy, które są u nas i mówią nam głośno o tym i wręcz tak dosadnie, że już bardziej chyba się nie da. Za moment wkroczy Komisja Europejska, która prawdopodobnie ukaże Polskę karami, które są dotkliwe, finansowe w tym sensie. Tak się stało kiedyś w Hiszpanii, jeszcze przed protestem w obronie Doliny Rozpudy. Bo właśnie tam się też działa wycinka na terenie Natury 2000 i to poskutkowało. Szybko się Hiszpania otrząsnęła, znaczy bardzo może nie szybko, ale to były tak dotkliwe kary i my się właśnie o to samo prosimy w tej chwili. Czy trzeba jeszcze bardziej to nagłaśnić, czy trzeba jeszcze kogoś przekonywać do tego więcej? My wszyscy za to zapłacimy jako podatnicy. Ale od 5 lat, czyli od 2012 roku, czyli mały jubileusz, 5 lat, minęło od momentu, kiedy pani Helena i pani Magda założyły zespół, tak? Wspólnie, razem, a pozostałe trzy panie jakby tak doszły w czasie już później. Znaczy, to może trochę inaczej trzeba temu powiedzieć, bo to może nie tak. Tak, rzeczywiście myśmy się na początku spotkały i stwierdziliśmy, że chcemy gdzieś zainaugurować taką działalność. I zaczęłyśmy... Ale na początku powiedzieliśmy, że we dwie... No nie damy rady. Jest to za mało. Że jest dźwiękowo jednak troszeczkę za ubogo, tak? I generalnie na pewno brakuje nam innych twórczych osób, które by z nami rozwijały to, co nam się wtedy w głowie zakiełkowało. Zbliżamy się do końca już naszego dzisiejszego koncertu, ale zanim to nastąpi, to jeszcze nastąpi ostatni dzień. No i w zasadzie tak poszukiwałyśmy w zasadzie od początku naszego spotkania jakichś osób, które by z nami grały i jak się myśli o czymś i się tworzy, o czymś się marzy i tworzy się jakieś marzenia, to się tworzy rzeczywistość. Więc szybko do nas dołączyły właśnie nasze koleżanki. Wymarzyły sobie nas. Tak właśnie było. Najpierw przyszła Marta, która gdzieś nas usłyszała, kiedy żeśmy jakąś próbę miały w parku i powiedziała, że ona też chce z nami grać.
A później jakoś rozmawiałyśmy przy okazji jakiejś innej próby, pamiętam. Jakoś się okazało, że po prostu mamy wśród znajomych takie cudowne osoby i dlatego one są dzisiaj z nami. W tej chwili z każdej z Warszawy w zasadzie, ale to nie szkodzi. Każdy z nas jakby z innego regionu troszeczkę. I tu mamy poznaniankę. Tu mamy krakowiankę. A tu mamy podkrakowiankę. Stęczynka. Tak, mamy tu góralkę ze Spisza. Się udało i pięć pań z różnych pięciu, zdaje się, części Polski, z różnych kierunków. Tak, Kraków, Poznań, Warszawa, Podhale. I Podkrak. Małopolska i Wielkopolska. Wielkopolska. No tak, a właśnie, ale czy w gronie pięciu kobiet z pięciu różnych stron Polski nie zdarzają się czasem konflikty, które mogą burzyć? Nie. A czy to działa na jakąkolwiek grupę, w której nie zdarzałyby się konflikty? Tak. Twórczo pewnie. To jest taki kawałek. Nie ważne, czy twórczo. To jest taki kawałek każdego chyba procesu, który się dzieje w każdej grupie, która się gdzieś tam zawiązuje, niezależnie od tego, czy to jest zespół muzyczny, czy pracujący nad czymkolwiek innym. W grupie, w której się tworzy cokolwiek. Gdzie coś się tworzy, zawsze ludzie się ścierają i jakby jakieś tam konflikty są, natomiast kwestia... Ścieranie się to rozwój też, przepraszam. Tak właśnie to chciałam powiedzieć, że jakby no one są twórcze i służą temu, żeby powstawała muzyka, tak? Jeżeli temu to służy, to są pozytywne rzeczy. No i ja jestem właśnie ta warszawianka, co ukradła melodię kujawiance. Jeszcze napisała o tym, że jest wegetarianką i w ogóle. Więc naprawdę najgorzej mogłam się popisać, jak tylko mogłam, ale trudno. Jesteście na koncercie, posłuchacie i trudno. Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, a wam z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, a wam z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.